Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program A z wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. Dziś moim i Państwa gościem legenda dziennikarstwa, pan Stefan Grzegorczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak pan się skrzywił na tę legendę. No na legendę, tak. Ale nie obraziłem pana tym stwierdzeniem. Nie. Widzieliśmy się ostatnio w Muzeum Sportu. Pan był w czytelni tego muzeum. Cały czas pan jakby wertuje te stare numery polskich gazet sportowych? Nie, swoje. Po prostu sportowca. Był kiedyś taki tygodnik, jedyny ilustrowany w Polsce, który nazwany został kultowym czasopismem. No bo jedyny, który dawał dużo zdjęć, który pisał o sporcie, o sportowcach, o trenerach i tylko o sporcie, nie o aferach, nie o jakichś tam machlojkach, zakulisowych historiach, tylko o czystym sporcie. Mhm. I ponadto miał otwarcie trochę na świat, bo dostawaliśmy serwis fotograficzny Associated Press jako jedyne pismo w Polsce. Nie wiem, na jakiej zasadzie to się działo, ale było. Także młodzież chętnie czytała i te 100 tysięcy, które nakład miał, się rozchodziło bezzwrotowo. No. Mhm. Co było siłą sportowca? Bo o sportowcu też chciałem podczas tego dzisiejszego naszego spotkania porozmawiać. Siłą sportowca to byli ludzie. Byli ludzie, było grono ludzi, naprawdę, no może za mocno powiedziane, kochających sport, ale no wkręconych tak w sport, że widzieli w tym sporcie o wiele więcej niż niektórzy ludzie, niż kibice, którzy tylko śledzili, czy strzelił, czy nie strzelił. I ci ludzie tworzyli pismo dla społeczeństwa, głównie dla młodzieży, bo młodzież była tym podstawowym czytelnikiem i się pisało o sporcie i to się pisało w sposób życzliwy, konkretny i prawdziwy. No. I dlatego może to pismo miało takie uznanie i tak się cieszyło. I ludzie, którzy robili to pismo, to byli ludzie, którzy potrafili robić i widzieli nie tylko strzelane bramki, ale również jakieś takie cele społeczne w wychowaniu młodzieży, usportowieniu młodzieży, bo podejmowaliśmy różne akcje. Na przykład sportowiec prowadził lekkoatletyczną szkolną ligę. O. Szkolna liga, szkoły sobie tam gdzieś startowały, przysyłali wyniki, się to mierzyło, ważyło, przyznawało jakiś tam puchar czy coś. Także to było dla ludzi, dla społeczeństwa i jak była impreza ważna, bo dla nas ważne imprezy to były Mistrzostwa Polski. To, czego teraz się w ogóle nie widzi. Mówię, co to Mistrzostwa Świata to jest ważne, a u nas było oczywiście Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, ale widziało się Mistrzostwa Polski i się pisało przed mistrzostwami, kto powinien startować, co może osiągnąć i potem po tych mistrzostwach, jakie były wyniki, czy były dobre, czy niedobre, czy startowali właściwie, czy ci, którzy powinni wygrać, nie wygrali. Także się żyło tym sportem, prawdziwym polskim sportem. No. Jakie to były nazwiska? Mówię o tych mocnych dziennikarskich nazwiskach sportowców, których pan zapamiętał najmilej. To był Stefan Rzeszot, on był naczelnym, on przyszedł z Krakowa do Warszawy, z Omturu, bo on był trochę działaczem takim społecznym, ale omturowskim, młodzieżowym, a Omtur to co innego niż PZPR. Henryk Dąbrowski, były wicemistrz Warszawy w boksie, a też społecznie działający, trochę politycznie, bo był swego czasu, zaraz po wyzwoleniu, po wojnie, sekretarzem warszawskiego komitetu PPS-u. Był Jerzy Jabrzębski, który po latach go poznali ludzie, jeden z twórców Szarych Szeregów, który organizował Szare Szeregi w terenie, wyjeżdżał, był inspektorem, jeździł, szkolił ludzi. I potem już ci młodzi, jak Krzysztof Blaut, Łukasz Jedlecki, Zbigniew Wojtowicz, Andrzej Martynkin, kogo tam jeszcze? Krzysztof Wyrzykowski. Karpieński, później, a to już następny sportowiec, Krzysztof Wyrzykowski. Ten nasz to jeszcze
jeszcze on tam na schyłku tego pierwszego sportowca do roku 71. Tak. Mhm. I to byli to ci ludzie, którzy na co dzień tam tyrali robili i potem oni się pokazali potem w innych tytułach, w przeglądzie sportowym. Łukasz Jedlecki naczelnym został, Blaut pisał nagrody zdobywali też pracownicy, dziennikarze sportowca, to słynne złote pióro dla dziennikarzy sportowych. To byli ci ludzie, a w ogóle w okresie, jak przejrzałem 9 roczników, to kilkadziesiąt nazwisk, no kilkadziesiąt, ale gdzieś 25 nazwisk różnych ludzi, którzy pisali, dziennikarzy młodych i też starszych, jak Tadeusz Grabowski, taki przedwojenny przecież dziennikarz. No. Mhm. Także byli, no było trochę, była dobra drużyna. Okej. Okay. Później zasilił pan inną drużynę, mam na myśli piłkę nożną, ale o tym za moment. Kiedy spotkaliśmy się właśnie w Muzeum Sportu kilka dni temu, myślę, że mogę to powiedzieć, powiedział pan do dyrektora tego muzeum, pana Jagodzińskiego, że przydałaby się książka na temat tej starej polskiej prasy sportowej, a konkretnie o roli prasy w rozwój polskiego sportu. Co pan miał na myśli? Proszę pana, że miałem na myśli to, że ktoś powinien usiąść nad prasą sportową tego pierwszego okresu powojennego, może nie pierwszy, ale gdzieś tak do roku 65, do 70, bo wtedy mało był przegląd sportowy, który wychodził dwa razy, potem trzy razy w tygodniu, cztery razy. Była druga gazeta Sport w Katowicach. Był tygodnik Sportowiec i tygodnik Tempo w Krakowie i to w zasadzie było wszystko. I te pisma się trochę prześcigały w organizacji sportu w Polsce. Powoływali do życia różne imprezy kolarskie, piłkarskich może mniej, ale dla młodzieży były różne turnieje lekkoatletyczne. I tu można pokazać, jak dziennikarze, jak prasa sportowa wpływała na rozwój sportu w Polsce i oczywiście krytykując dużo też takich tych dziwnych decyzji, jakie zapadały, albo tego, co ktoś tam przyniósł nam ze świata, z zagranicy wschodniej, to się krytykowało, żeby powrócić do starych nazw tych przedwojennych klubów. Także to można napisać dobrą pracę doktorską, ale to jest kupa roboty, żeby, i to musi zrobić ktoś, kto się zna na prasie, kto się zna na sporcie, na prasie i potrafiłby to wszystko zebrać do kupy i przedstawić w odpowiedniej formie. Oczywiście można by z tego jeszcze potem zrobić książkę taką bardziej do czytania, bo tych różnych takich historii było sporo, ale przede wszystkim, żeby ktoś ocenił to, co było. A co było? Pytanie jest następujące. Czy dziennikarz kiedyś, dziennikarz sportowy z pańskiego pokolenia, znacznie różni się od dzisiejszego dziennikarza sportowego? Jego specyfika pracy, jego zaangażowanie w sport i w to, co pisze? To ja się nie podejmę tutaj oceny tego, jak jest dzisiaj, bo dzisiaj to już nie wiem, bo odszedłem od tego codziennego, tylko że w zupełnie innych warunkach działaliśmy. Przecież kiedyś praca dziennikarza i dzisiaj nawet ta techniczna strona naszej tej roboty dziennikarskiej to jest zupełnie co innego, bo kiedyś, żeby wyjechać za granicę, to trzeba było długo czekać i z tymi dewizami zawsze było źle, ale żeby potem pojechać i nadać materiał, to też były kłopoty, żeby telefonicznie przekazać do redakcji to, co się widziało. Teraz każdy ma telefon w kieszeni, jedzie, gdzie jest, z każdego zakątka na świecie może nadawać na bieżąco to, co myśli. To kiedyś to było niewyobrażalne, bo kiedyś w kolejce się ustawialiśmy i pierwsza łączność, to pap nawiązywał łączność,
żeby podać numery telefonów czy hotele, gdzie mieszkamy. No i potem była już kolejka, Trybuna Ludu pierwsza nadawała, potem Przegląd Sportowy, potem Sport, potem Sportowiec, a to już się nadawało półtorej, dwie godziny. Tam jeszcze jakaś tam redakcja codzienna, także to był zupełnie inny świat. No. I wtedy, tak jak mówię, bardziej się patrzyło na sport od strony wartości, jakie niesie każda dyscyplina sportu, bo się pisało o wszystkich, nie wyjątkowo tam o piłce czy o rekordach w jakiejś dziedzinie, tylko o wszystkich dyscyplinach się pisało, bo jak to było, to niech będzie, niech to się rozwija. No dzisiaj bardziej dziennikarze są, co jeszcze, kiedyś walczyło się o papier, żeby dużo drukować i sprzedawać. Teraz walczy się o jakieś sensacje, ciekawostki, żeby przyciągnąć czytelnika, żeby ratować nakład każdego czasopisma właśnie takimi sensacyjnymi wiadomościami, czy ciekawostkami, czy plotkami, żeby zdobywać czytelnika. Liczył pan kiedyś, na ilu wielkich imprezach zagranicznych pan był? Nie liczyłem. Ale było tego sporo, prawda? Nie liczyłem. Byłem na 8 igrzyskach olimpijskich. Na Mistrzostwach Świata. Był okres, że o ciężarach, o sztandze pisałem dużo. Wtedy, kiedy ona szła w górę, kiedy Baszanowski, Paleński, Smalcerz zdobywali medale, to z 10 lat to trwało. Na kolarskich Mistrzostwach Świata, że było. Nie policzyłem tego, ale no trochę było tych imprez i były fajne. No. Napisał pan też wiele książek na temat imprez, które pan widział, między innymi część we współpracy z panem Lechowskim. 86 rok, jest pan już wtedy naczelnym tygodnika Piłka Nożna, tym naczelnym był pan przecież przez prawie 20 lat. Tak. Ostatnie spotkanie z Kazimierzem Dejną, czy mógłby pan pokrótce opisać, jak do tego spotkania doszło i jak ono wyglądało? To było na Mistrzostwach Świata w 86 roku w Meksyku. Mieliśmy, jak to była ta gromada, grupa dziennikarzy niewielka, ale się tam spotykaliśmy gdzieś. Było dwóch, jeden z Chicago, z polonijnej prasy i drugi był z Detroit chyba, Jacek Rębecki bodajże. Także się tam spotykaliśmy, się siedziało przy kawie, rozmawiało kiedyś w takiej restauracji podobnej do tej, w której tu teraz jesteśmy, się spotkaliśmy i niespodziewanie zjawił się Kazimierz Dejna, bo on przyjechał po prostu spotkać się z kolegami, pooglądać Mistrzostwa Świata, bo były to Mistrzostwa Świata. No, dla nas nie tak znakomite jak kiedyś, no ale były. No i Kazio się przysiadł do nas. A że się znaliśmy, bo kiedyś Kazio już prebana, to ja nie pamiętam, czy o tym napisałem, że w 73 roku przyszedł do mnie po meczu i powiedział, niech pan napisze, że kończę karierę. Ja mówię, co się stało? Bo mam już dosyć. Ja po prostu chyba w San Francisco słabo grał i go Górski zdjął z boiska i tam wymienił i Kazio trochę był wściekły, no i powiedział, że ja mówię, no dobra, to jak pan skończy, czy tam, jak, nie, na pan raczej, ja się nie spoufalałem z piłkarzami, to powiedziałem, to napiszemy, no także tyle lat, już wiele lat się znaliśmy, no przysiadł się i sobie porozmawialiśmy o tym, co słychać, jak słychać, tam ktoś przyniósł jakiś koniaczek chyba, a Kazio tak popatrzył i mówi, redaktorze, napijmy się, mówi, po polsku. I zamówił 2,50 czyste jakieś tam z tekily chyba. No i się wychyliliśmy za pomyślność futbolu polskiego. Długa, wspaniała kariera pańska jako dziennikarza. Które spotkanie, czy pan się nad tym zastanawiał, z jakimś wybitnym sportowcem wspomina pan najlepiej? Wie pan, no nie, bo to zależy jak to mierzyć. Ja miałem częste kontakty na przykład z Waldemarem Baszanowskim, bo od początku jego kariery, jak zaczął,
pamiętam, coś się napisało i potem ta jego kariera rosła i się spotykaliśmy, jeździliśmy razem na Mistrzostwa Świata, na jakieś puchary te ciężarowe, na Mistrzostwa Europy. Tak, Smalcerz, Zygmunt Smalcerz też, no to mistrzowie olimpijscy. Pierwszy taki wybitny, który się spotkałem, to był Chapaliński. Pojechałem do Ciechanowa po jego medalu olimpijskim i on mi pokazał, jak on trenował i gdzie. Zaprowadził mnie do piwnicy pod domem i pokazał dwa takie dołki wybite przez sztangę, którą on tam ćwiczył, ją rzucał i to było to podłoże takie ziemne, także się wykuło. Także wie pan, takich tych spotkań, to no bo to byli wybitni przecież. I była taka Jarka Jóźwiakowska, medalistka olimpijska, to się całe lata przecież znaliśmy i znamy, bo jeszcze się spotykamy, jak ona przyjeżdża na jakieś imprezy PKOL-u. Także ja nie wartościowałem. No mieliśmy kupę wybitnych sportowców kiedyś, no i miałem szczęście. A piłka nożna, no jak byłem w 1974 roku, to mieliśmy przecież kilku no, światowej klasy piłkarzy. I to byli ci, bo tak mierzyć się, kto ile rekordów, kto ile razy, a Irena Trzewińska, przecież od studentki o niej pisaliśmy, w sportowcu zaczęliśmy pisać. I Ewa Kłobukowska, bo to razem były to właśnie. Teraz w tych starych rocznikach to się widzi i się przypomina, także no musiałem się i policzyć tych wybitnych, bo było. W każdej niemal dziedzinie było. Czy kręci się panu łezka w oku, jak pan ogląda te roczniki sportowca w czytelni Muzeum Sportu? No ja wiem, czy to łezka, ale jest coś takiej zadumy, że w trudnych warunkach kiedyś, bo w trudnych, bo to tak oni trenowali, żyli, jakie nagrody dostawali, że jednak potrafili osiągać no, wyniki wybitne. No, ci biegacze lekkoatletyczni, taki zimny Krzyszkowiak, którzy osiągali szczyty przecież światowe, to oni w bardzo skromnych warunkach trenowali i żyli. Także jak się na to patrzy, to a w ogóle to jest mobilizujące, bo żeby ludzie się przypominali, żeby wiedzieli, że można było w trudnych warunkach osiągać wyniki na miarę światową. Bo tak to było. Mam takie wrażenie, że pan z większą dumą mówi o pańskiej karierze, przygodzie ze sportowcem niż z tygodnikiem Piłka Nożna. Czy mam rację, czy nie? Bo ja wiem, to znów co innego, bo jednak oddziaływanie futbolu, a tych pozostałych dyscyplin jest zupełnie inne. Tylko że no ta sportowiec i ten okres, to było 16 lat. Ja pamiętam, że jak przechodziłem do piłki nożnej, spotkałem trenera Jaworskiego, męża tej naszej lekkoatletki. I mówię, że ja już nie będę pisał o tym, tylko idę do piłki nożnej. Powiedział, wie pan co, to szkoda pana do tej piłki. O, tak mnie pan ocenił. No ale piłka to był ten temat nośny. No i miałem jednak szczęście, można powiedzieć, że trafiłem na okres, ten okres Górskiego, potem Piechniczka, że w tym czasie to były te największe sukcesy. I mieliśmy naprawdę wybitnych. Gdyby teraz tacy piłkarze tej klasy byli, to oni by grali przecież w najlepszych drużynach świata. Tylko wtedy ich nie można było sprzedać, bo to nie wypadało, żeby socjalistyczny zawodnik do kapitalistycznego kraju szedł i strzelał bramki. Także to jedno i drugie ma swoje zalety. Piłka nożna. Był pan redaktorem naczelnym od 1973 do 1992 roku. To jest 19 lat, prawie 20 lat. To była inna piłka nożna niż dzisiaj. To była piłka nożna, która sprzedawała się w ponad 100 tysiącach, prawda? To jest zupełnie niewyobrażalne. Tak, jak mówię, zależało od przydziału papieru. No. Mhm.
Jakby dali 200 na 200, to by się sprzedało 200. Mhm. Bo to znów tamta piłka to była znów tak zwana kultowa ta piłka. Wychowały się na niej pokolenia i to później dopiero się spotykało ludzi, którzy do dziś wspominają przecież, no bo i zaczęliśmy wydawać też kolorową piłkę nożną obok tej cotygodniowej, co miesiąc była kolorowa piłka nożna. I piłka nożna kolorowa, proszę pana, w czterech językach wydrukowana, pojechała na Mistrzostwa Świata w 1974 roku do Niemiec i tam w biurze prasowym była rozdawana dziennikarzom z całego świata. Ładne, ładne wydanie było, jak mówię, w czterech językach, także rozchodziła się, nie było problemu. Pół procenta to mówili, ojej, coś niedobrze u was z tym zwrotami, bo jest 0,5%. To były techniczne takie. No. Jakie miał pan dziennikarskie autorytety? Prymana od najstarszego, Szymkowiak, Mieczysław Szymkowiak, przedwojenny taki działacz, bo on i działacz, i dziennikarz. Miecio Szymkowiak, on żył, jego życie to była piłka nożna i w działalności społecznej. Bo kiedyś, wie pan, kiedyś ludzie, działacze, to byli działaczami prawdziwymi społecznymi, nie na pensjach, nie na kontraktach, tylko dla przyjemności. Przychodzili honorowo, pracowali w klubach, w związkach. I taki był między innymi pan Miecio Szymkowiak. Drugi to Jerzy Lechowski, do dziś teraz w tym, na stronie PZPN-u można czytać jego książkę, którą napisał kilka lat temu i pisze ciągle i nikt nie znalazł wydawcy, bo ona liczy chyba już 1000 stron maszynopisu i to jest panorama polskiego piłkarstwa od lat 50. do dziś. I Jurek też, on tylko żył piłką, tylko pisał o piłce. To byli ci starsi, ja nie mówię, że Koncewicz Ryszard, taki trener, on też do nas pisał i trenerzy, którzy chcieli, mieli zawsze otwarte łamy. Natomiast młodszy to był Antek Piątek, świętej pamięci, nieżyjący już, świetny dziennikarz. Zygmunt Lenkiewicz, który teraz w telewizji, przecież jest tam zastępcą chyba naczelnego. Stefan Szczepłek, o którym już teraz mówią, że jest nestorem polskiego dziennikarstwa piłkarskiego, który wie wszystko o piłce, ma znakomite zbiory, olbrzymie koszulek, pamiątek, książek, który żyje tym. I to był ten trzon redakcji. Roman Churkowski, Paweł Smaczny, Krzysiek Nowiński. No to była ta nasza podstawa, która przez lata pracowała, pisała i zdobywała sobie uznanie u kibiców i u piłkarzy, bo wprowadziłem taką zasadę dla dziennikarzy, że skoro my jesteśmy z pismem piłkarskim i wtedy byliśmy jedynym, to powiedziałem, to trzeba ten PZPN jednak poznać od podszewki. Trzeba wejść tam do działalności i każdy z dziennikarzy albo w jakimś wydziale, albo w komisji, gdzieś tam działał w PZPN-ie, żeby mieć te informacje z pierwszej ręki. Żeby to nie było z innej gazety, czy z biuletynu papowskiego. Także tej się zasady trzymaliśmy. Czy pan jest człowiekiem spełnionym? Wie pan, nie wiem, co to jest spełnienie. Nie wiem, co to jest spełnienie. Nie, bo ja jeszcze bym, wie pan, jeszcze bym coś działał, jeszcze bym coś kręcił, bym coś robił, bo to spełniony to już taki, co mówi mówi już i siada na laurach i zadowolony. Ja nie. Ja ciągle mam wątpliwości, czy to, co napisałem, to nie można byłoby lepiej napisać, czy to, co zrobiłem, nie można by zrobić lepiej. Mam wątpliwości, zawsze są, no i to można doskonalić wszystko. Jest tego. Jakie ma pan plany? Plany? W związku z tym, tak. Planów zawodowych żadnych. A prywatne? Żadnych. A prywatne to prywatne takie, żeby jechać na działkę, jak jest ładna pogoda.
jak przywiozą drewno, wie pan, wziąć siekierę i połupać te pięki. No i co więcej, wie pan, to nawet się nie zastanawiałem jeszcze, bo jeszcze ja nie wiem, może jeszcze za młody jestem, żeby się zastanawiać, wie pan, na tym, co dalej, jak dalej. No. Chciałbym, żeby, bo ja się wkręciłem w pięciobój przez zupełnie przypadkowo. To był pan prezesem związku. No 20, ile lat ja byłem? 24 chyba. No. W PKOL-u byłem ponad 20 lat w zarządzie, to też, żeby... To przecież jest, Boże, jaki to jest obszar czasu. Także jeszcze chciałbym pięciobój, bo pięciobój w ogóle medale olimpijskie. Pierwszy peciak to jeszcze nie, ale potem już dwa medale olimpijskie w pięcioboju, to już ja byłem z nim. Mistrzostwa świata wszystkie indywidualne, a to jest tego pięć kobiet, czy sześć już? No rano, pięć, sześć. I męskie dwa, trzy, bo peciak dwa razy, to już tam moja jakaś cząstka jest tej roboty organizacyjnej, nie mówiąc o zespołowych, mamy w pięciobój ma około 40 medali, złotych medali Mistrzostw Świata i Europy, indywidualnych i zespołowych. A że zaliczyli go do kategorii, teraz zaliczyli do kategorii tam trzeciej czy jakiejś, to ja się tylko roześmiałem, bo ja pamiętam, jak w Polsce co jakiś czas się tworzyło kategorie i się dyscypliny szeregowało. I potem się okazywało, że ta z pierwszego szeregu jedna nie ma wyników, a ta z trzeciego osiąga wyniki i jest fajna. Także to takie ustawianie dyscyplin, ta lepsza, ta gorsza, wszystkie są dobre. Siła sportu, w ogóle sportu, to jest jedność w różnorodności. No. I są różne dyscypliny, składają się na tę całość, którą nazywamy sportem. I jest fajnie. I się cieszę, że teraz siatkarze, piłkarze, że jednak my ciągle mamy jednak. Że tam kształt, że na 800 metrów, to też tak po cichu, tylko teraz się nie nagłaśnia tych innych dyscyplin, a to są w lekkiej atletyce niesłychanie ważne wyniki. No i jest to. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Legenda Dziękuję polskiego bardzo. Dziennikarstwa, tak jak powiedziałem na początku, taki skończymy ten wywiad. Stefan Grzegorczyk był moim i Państwa gościem. Człowiek, którego wraz z jego odejściem, nie tylko jego, ale wielkich dziennikarzy z czynnego uprawiania zawodu, też po maluczku zaczęło się kończyć dobre sportowe polskie dziennikarstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.